Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreśla, że miesięcznie było 2,5 lub 3 tysiące zgłoszeń odnośnie dzików na ulicach polskiej stolicy. Więc ze względu na niebezpieczeństwo Straż Miejska będzie karmić dziki w lesie i odstraszać z miasta. Do tego został wprowadzony zakaz do karmienia dzików. To na dziś wszystko. Kliknijcie w przycisk subskrypcji, a ja się z wami żegnam.